co chcą tam znaleźć hitlerowcy. Dlaczego to miejsce jest dla nich tak ważne? Teoretycznie z uporem szukali w tym rejonie germańskiej obecności w postaci śladów osadnictwa z wczesnej epoki żelaza. Sprawa jest jednak bardziej tajemnicza. Dzień dobry. 2 lata mi zajęło, by zebrać materiały do tego filmu. W końcu udało się zamknąć symboliczną skrzynię z wiedzą o człowieku tak skomplikowanym, że trudno pojąć jego tok myślenia i postępowania. Człowiek, który z cenionego archeologa z osiągnięciami przerodził się najpierw w hitlerowskiego grabieżcę Polski, a potem w zbrodniarza wojennego. Całość rozdziałów jego życia kończy współpraca z Hansem Kamlerem, najbardziej tajemniczą postacią II wojny, twórcą tajnych broni III Rzeszy i człowieka wręcz z pogranicza science fiction. Poznajcie dziwny i tragiczny żywot profesora, inżyniera i Standartenführera SS Hansa Schleifa. Nie będzie to jego stricte biografia, więc pewne szczegóły z jego życia pominę, żeby was nie zanudzić. Za to pokażę nieznane, bardzo ciekawe materiały, które odkryłem w archiwach i ujawnię kilka niezmiernie interesujących faktów. Posłuchajcie historii nieznanej. Filip Oswald Hans Schleif przychodzi na świat w 1902 roku. Jego ojciec ma hurtownię win w Riedersheim nad Renem, 30 km od Wiesbaden. W 1908 roku umiera na błonicę siostra Hansa Małgorzata. Wkrótce rodzina Schleifów wyprowadza się do Berlina. Tam w 1911 roku ojciec otwiera antykwariat. To ważne wydarzenie. Będzie ono miało w przyszłości istotne konsekwencje dla Hansa Schleifa. W 1918 roku w bitwie nad Marną ginie jego brat Karl. W 1920 roku 18-letni Hans rozpoczyna studia w Dreźnie. Później kilkakrotnie zmieniają uczelnię. W końcu zostaje architektem. W 1926 roku żeni się z Gizelą Lehmann, córką tajnego radcy wojennego. Jako architekt specjalizuje się w budowaniu modeli miast, głównie starożytnych. Jest w tym znakomity. Za swoje projekty zdobywa wiele nagród. Jego model starożytnych Delf trafia do Metropolitan Museum w Nowym Jorku. Inne prace eksponowane są w muzeum w Pergamonie. Te umiejętności zostaną później przez niego wykorzystane w inny, militarny sposób. W 1933 roku Hans Schleif zdobywa tytuł doktora. Pierwszego lipca 1935 roku Heinrich Himmler zakłada Annenerbe. To Forschungsgemeinschaft Deutsches Annenerbe, w tłumaczeniu Towarzystwo Badawcze nad Pradziejami Spuścizny Duchowej, niemieckie dziedzictwo przodków. Celem tej mrocznej organizacji było udowodnienie, że naród niemiecki miał szlachetnych, germańskich przodków tworzących super rasę ludzką. Towarzystwo to prowadzi wykopaliska i organizuje wyprawy na przykład do Nepalu. W ramach jego działań aktywni członkowie Annenerbe prowadzą też liczne zbrodnicze, pseudonaukowe eksperymenty na ludziach. Działają między innymi w obozach koncentracyjnych. Organizacja ta grabi również Polskę. Zabiera z terenu naszego kraju wiele bezcennych dzieł sztuki. Wszystko pod pretekstem naukowych badań nad germańskością. Dzień po powstaniu Annenerbe faszystowski archeolog Alexander Langsdorff werbuje Hansa Schleifa do SS. 19 listopada 1935 roku staje się on SS-manem. W tym czasie prowadzi też wykopaliska archeologiczne i robi habilitację. Zacieśnia coraz bardziej relacje z nazistami. Swoją pracę wiąże z działalnością właśnie Annenerbe. Nic go już nie ogranicza w realizowaniu swoich ambicji.
znamy ideowy i ambicjonalny powód wstąpienia Hansa Schleifa do SS. Czy były jeszcze inne przyczyny? Kondycja finansowa budowniczego modeli i archeologa nie była najlepsza. Tymczasem SS gwarantowało pracę i wsparcie dla swoich członków. Był to jeden ze sposobów na ich werbowanie. Oferowano też opiekę nad karierą naukową. Miało to zapewne wpływ na przebieg habilitacji tego naukowca. Hans Schleif jest bardzo zainteresowany kluczowymi dla Himmlera badaniami archeologicznymi w pomorskiej miejscowości Stary Dzierzgoń. Zostaje w tym miejscu szefem wykopalisk ze wsparciem NNRB oczywiście. Co chcą tam znaleźć hitlerowcy? Dlaczego to miejsce jest dla nich tak ważne? Teoretycznie z uporem szukali w tym rejonie germańskiej obecności w postaci śladów osadnictwa z wczesnej epoki żelaza. Sprawa jest jednak bardziej tajemnicza. Otóż w 1933 roku u Heinricha Himmlera pojawia się właściciel dóbr w Prakwicach, Aleksander Cudona Szlobitn. W pierwszej połowie XIX wieku w Starym Dzierzgoniu kopał tam przodek Aleksandra Richard Wilhelm Cudona Szlobitn. Co tam odnalazł, nie wiemy. Mówi się jednak o bliżej nieokreślonych artefaktach. Aleksander w poufnej rozmowie pokazuje Himmlerowi grodzisko w okolicy Starego Dzierzgonia. Ten natychmiast obiecuje, że zostaną na nim przeprowadzone wykopaliska za państwowe pieniądze. Schleif mocno angażuje się w te prace. Wkrótce wokół Starego Dzierzgonia, jak muchy wokół miodu, kręci się kilku znanych hitlerowskich naukowców. Czy to efekt propagandy, czy też może czegoś nie wiemy o tym miejscu? Z pozoru to grodzisko, jakich wiele w tym regionie. A może to kolejna szalona wizja Himmlera? Nie pójdę dalej z domysłami, bo to ryzykowne i bardziej z pogranicza fantazji. W 1937 roku Hans Schleif zostaje członkiem NSDAP. W tym samym roku rozpoczyna pracę nad wykopaliskami w Olimpii. Projekt ten bardzo mocno wspiera sam Adolf Hitler. Mają to być działania wzmacniające jego pozycję propagandową. Współpraca Schleifa z Himmlerem owocuje błyskawiczną jego karierą w SS. Ledwo awansuje na Obersturmführera, a już po roku zostaje Hauptsturmführerem. Jako szef prestiżowych wykopalisk w Olimpii pracuje tam do końca marca 1939 roku. Wyraźnie Schleif, człowiek o wielkich aspiracjach naukowych, architekt i archeolog, coraz chętniej utożsamia się z nazistami. Może to kwestia jego charakteru lub poglądów. Już podczas studiów należał do progermańskich organizacji takich jak na przykład Saxo Borussia czy Ajuwaria. Czy kierowała nim więc chęć podporządkowania się grupie, czy też chęć jej przewodzenia? Chciał być w masie? Iść z nurtem przemian? Czy jako ktoś nieprzeciętny, inteligentny miał świadomość tego, do czego dąży Hitler i jego akolici? Ku jakiej przepaści kierują się Niemcy? Schleif nadal jest żonaty z Giselą Lehmann. Jednak wkrótce wiąże się ze stenotypistką Leonore Thomas. Ta wstępuje do SS NNRB. Związek ze Schleifem będzie miał dla niej straszliwe skutki. Nadchodzi II wojna światowa. SS Hauptsturmführer, profesor inżynier Hans Schleif w pełni pokazuje swoją prawdziwą twarz. We wrześniu 1939 roku Hans Schleif dobrowolnie zgłasza się do Waffen SS. Przez miesiąc w ramach akcji Sonderauftrag Warschau zajmuje się rabunkiem zbiorów Muzeum Archeologicznego w Warszawie. 12 grudnia 1939 roku rozpoczyna krótką, szokującą karierę jako szef oddziału Urzędu Generalnego Powiernika dla Wielkopolski do spraw zabezpieczenia dóbr kultury. To tu Schleif pokazuje się nie tylko jako grabieżca, ale również niszczyciel polskich zabytków. Pisze o tym po wojnie profesor Józef Kostrzewski.
ten wybitny polski archeolog, ale i patriota jest wrogiem Schleifa i faszyzmu. Warto posłuchać jego opinii. Profesor Schleif potrafił sam wydawać wyraźne urzędowe polecenia niszczenia zabytków kultury polskiej, jak świadczy jego pismo z 31 lipca 1940 roku do starosty Landrata powiatu gostyńskiego, w którym w odpowiedzi na doniesienie mu o znalezieniu na strychu dworu w Gębicach zwiniętego obrazu olejnego Stanisława Roztworowskiego, Mojżesz, o rozmiarach 4x5 metrów, poleca mu zniszczenie obrazu przez spalenie. Dokument ten świadczy o zupełnym zdziczeniu moralnym zleceniodawcy. Mam nieznane dokumenty dotyczące pobytu Hansa Schleifa w Wielkopolsce. To rzuca nowe światło na jego działalność. Pod koniec grudnia 1940 roku, podczas wysiedleń we Wrześni, niemieccy funkcjonariusze konfiskują miejscowemu nauczycielowi Marcinowi Cybulskiemu sporą ilość sreber. Z wykazu wynika, że to bardzo duży, wartościowy komplet, głównie sztućców. Dowiaduje się o tym Untersturmführer profesor Petersen, szara eminencja grabieży cennych przedmiotów z Wielkopolski, głównie dla Annenerbe. Szybko przekazuje on sprawę Schleifowi, wiedząc, że ten poluje na srebrne przedmioty. Schleif natychmiast osobiście przejmuje te srebra. Co się dzieje dalej z tymi cennymi rzeczami, licznie konfiskowanymi, które spływały do Schleifa? Teoretycznie powinny trafić do HTO, czyli do Urzędu Powierniczego w Poznaniu, albo do Annenerbe w Berlinie. Fakt, docierają one do Berlina. Wyjaśnia to dokument z lipca 1943 roku. Jest tam informacja, że Schleif jeździł ze srebrami do Berlina, gdzie sprzedawał je w Lombardzie. Przełożeni powiernika czują, że coś jest nie tak. Okazuje się, że przedmioty te trafiały do berlińskiego antykwariatu Friedricha Schleifa, ojca Hansa. Pamiętacie, jak zakładał on firmę w 1911 roku? Tak, to ta sama. To dlatego Hans tak bardzo uczulony jest na srebra. A oto inna historia. Gdy Hans Schleif obejmuje swoje stanowisko w Poznaniu, natychmiast pojawia się na zamku w Gołuchowie. Osobom zarządzającym pokazuje pismo od Hermana Göringa. Nakazuje ono natychmiastowe przekazanie zamkowego muzeum Schleifowi. Oficjalnie jednak dokumentu przekazania tych zbiorów przez zarządcę doktora Siegfrieda Rühle nie ma. Część zbiorów gołuchowskich trafia do składnicy na targach poznańskich, część do poznańskiej katedry. Następna Schleifa, dr Thieringen, ujawnia później poważne braki w tych zbiorach. Czy Hans Schleif przywłaszczył sobie coś z tych kolekcji? Sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. O tej intrygującej historii będę mówił w jednym z następnych filmów, no bo jestem w posiadaniu ciekawych dokumentów. Na początku września 1940 roku Hans Schleif zostaje nagle przewieziony do siedziby Gestapo w Poznaniu. Tam czeka go 8-godzinne przesłuchanie. Wyobraźcie sobie, funkcjonariusz tak wysokiej rangi, SS-man, przesłuchiwany jest przez wiele godzin przez Gestapo? Mało wiemy o przebiegu tego rendezvous. Gestapowcy zapewne pytali Schleifa o cenne przedmioty, które w tajemniczy sposób zniknęły za czasów jego powiernictwa. Po przesłuchaniu 19 września 1940 roku Hans Schleif zostaje odwołany z funkcji w Poznaniu i otrzymuje całkowity zakaz wjazdu do Wielkopolski. Oficjalny powód? Zbyt mała aktywność w działaniach na rzecz konfiskaty wielkopolskich dóbr kultury. Zachodzi pytanie, czy wzajemne okradanie się urzędników okupanta było typowym zjawiskiem? Tak, oczywiście. Tu dokument niemiecki. Mało znany, ale bardzo dobitny. Sprawozdanie z dotychczasowej pracy komisji powołanej przez pana Gauleitera 12 czerwca 1941 roku. Komisja Ochrony Sztuki. W Litzmannstadt odkryto, że ponad 4000 zgromadzonych w Muzeum Miejskim dzieł sztuki zostało sprzeniewierzonych. Stało się tak w wyniku procederu związanego z fikcyjnymi zakupami.
W muzeum pozostało 400 obrazów. Co dalej z Hansem Schleifem? Spotkała go jakaś kara, może wysłany został na front? Nic bardziej mylnego. Spada jak kot na cztery łapy. Kontynuuje wykopaliska w Olimpii i rozpoczyna niezwykle szokujący i tragiczny zarazem rozdział w swoim życiu. Staje u boku najbardziej tajemniczej postaci III Rzeszy. Uwaga, konkurs. Oto zadanie dla Was. Ile monet widzicie na stole? Odpowiedź wpiszcie w komentarzu pod tym filmem. 5 pierwszych osób, których odpowiedzi będą prawidłowe bądź najbliższe rzeczywistej liczby monet, otrzyma nagrody. Każda z nich dostanie elegancki, oryginalny długopis Wektor marki Parker oraz książkę Krzysztofa Drozdowskiego Rozkaz zabić – tajemnica śmierci Heinricha Himmlera. Fundatorem książek jest wydawnictwo Stara Szuflada. Natomiast ja ufundowałem długopisy. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba być subskrybentem mojego kanału. Ważna uwaga, w odpowiedzi należy wpisać słowo konkurs plus liczbę policzonych monet. Odpowiedzi można wpisywać do piątku 28 czerwca. Wyniki ogłosimy na mojej stronie na Facebooku oraz tu na YouTubie w sobotę 29 czerwca. Zasady udziału w konkursie podane są również w tekście tuż pod filmem. Miłej zabawy i pamiętajcie, jest podwójna ilość nagród. W marcu 1941 roku Hans Schleif przechodzi szkolenie w elitarnej Leibstandarte SS Adolf Hitler. Znów pojawia się w jego życiu Heinrich Himmler. W maju 1941 roku obaj lecą do Aten. Schleif otrzymuje legitymację Gestapo, niby po to, by swobodnie jeździć do Grecji. Ma tam przypilnować wykopalisk Olimpii i zabezpieczyć greckie dzieła sztuki. Nie wiemy, czy Himmler traktował te wykopaliska propagandowo, czy też spodziewał się znaleźć w nich coś niezwykłego, stąd potrzebował zaufanego człowieka. Czy żartuje? Nie. Znając absurdalne wizje Heinricha Himmlera, wszystko było możliwe. Wkrótce Schleif awansuje na Sturmbannführera SS, czyli majora. Otrzymuje też pierścień, który przyznawano za szczególne osiągnięcia dla SS Totenkopf Ring. Jakież to zasługi miał Hans Schleif dla SS? No to dziwna sprawa. W styczniu 1944 roku zostaje Obersturmbannführerem SS, czyli odpowiednikiem podpułkownika w Wehrmachcie. Trafia do sztabu SS Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt, czyli Głównego Urzędu Gospodarki i Administracji SS. Za chwilę jest już w sztabie specjalnym SS Obergruppenführera generała SS Hansa Kammlera. Kammler to najbardziej tajemnicza postać III Rzeszy, człowiek, któremu powierzono realizację najbardziej tajnych planów niemieckich broni, często eksperymentalnych. W tajemniczy sposób znika on po zakończeniu wojny. Podejrzewa się, że sfingował swoją śmierć. Istnieje aż 6 wersji jego zaginięcia lub śmierci. To człowiek, który między innymi związany był z programem broni jądrowej Niemiec. Dziś Kammlerowi przypisuje się różne fantastyczne projekty, jak latające dzwony, czy nawet kontakty z obcą cywilizacją. To efekt pompowania legendy jako postaci przez różnych pisarzy. Każdy wie, nazwisko Kammler plus tajne niemieckie bronie gwarantują sukces książki bądź filmu. Zobaczcie na YouTubie. Kolejni autorzy przypisują Kammlerowi coraz więcej cudownych broni. Hans Schleif jest u Kammlera odpowiedzialny za podziemne relokacje fabryk takich broni jak V1, V2 oraz niemieckich samolotów odrzutowych. Zostaje stałym przedstawicielem Hansa Kammlera w Jägerstab i Rüstungsstab, czyli jest odpowiedzialny za uzbrojenie. Szefuje Amtsgruppe C Bauwesen. Jego jednostka działa pod kryptonimem Frankenstolz. Wierzcie mi, to są ważne funkcje. Widać, że w obliczu sytuacji kryzysowej na froncie Kammler obdarzył go szczególnym zaufaniem. To kolejna dziwna historia. Archeolog odpowiedzialny za podziemne fabryki tajnego uzbrojenia, fakt, że był inżynierem, architektem, ale to chyba jednak za mało, biorąc pod uwagę jego krótkie doświadczenie w zawodzie. Przecież głównie prowadził wykopaliska. Jaką miał wiedzę i predyspozycję, że został zatrudniony w takim miejscu?
Sprawa jego uczestnictwa w tym programie pozostaje spowita tajemnicą. Część materiałów projektu budowy gigantycznych bunkrów dla celów zbrojeniowych, którymi zarządzał Hans Schleif, zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Być może sam je wyrzucił do kosza. Pozostały jedynie szczątki dokumentacji projektu kryjącego się pod kryptonimem Jasmin Sonderelbe. To dlatego, że przy tych pracach miano użyć nawet 200 tysięcy więźniów obozów koncentracyjnych, których los przecież był przesądzony. Może miano tam też wykonywać jakieś futurystyczne eksperymenty z uzbrojeniem? Chyba nigdy nie dowiemy się szczegółów. W 1945 roku Hans Schleif przebywa w Berlinie. Jest bezczynny, nie pracuje. Ma zająć się m.in. maskowaniem śladów po eksperymentalnych broniach. 15 kwietnia otrzymuje telegram od Kammlera. Natychmiast wysadzić urządzenia V1 pod Berlinem. Prywatnie Schleif żyje w związku z Leonore Thomas, z którą bierze w lipcu 1944 roku ślub. 8 listopada 1944 roku z tego związku rodzą się bliźniacy Konstantin i Aleksander. Nie pożyją jednak długo. 27 kwietnia Hans Schleif strzela w mieszkaniu do swojej żony, potem do półrocznych synków, aż w końcu zabija sam siebie. Jednak co do przebiegu tej tragedii oraz jej daty są liczne wątpliwości. Sąsiadka rodziny Schleifów, panna Bergner, informuje urzędników, że Hans Schleif zastrzelił siebie i swoją rodzinę 25 kwietnia 1945 roku. Skąd więc oficjalna data w akcie zgonu 27 kwietnia, czyli dwa dni później? Ta druga informacja pochodzi od rodziców Leonor, którzy sforsowali zamknięte drzwi od mieszkania Schleifów. Znaleźli tam zwłoki córki, wnuków i zięcia, który miał broń w ręku. Do dziś jednak nie wiemy, co naprawdę wydarzyło się w tym mieszkaniu. 23 kwietnia 1945 roku, czyli na 2 lub 4 dni przed śmiercią, Hans Schleif pisze list, co ciekawe, adresowany do swojej pierwszej żony, Gizeli. Moja droga Gizelo, być może to mój ostatni list z Berlina i być może w ogóle ostatni do ciebie. Większość mojego biura przeniosła się do południowych Niemiec, ale ja tu zostaję. Nie mam już żadnej pracy istotnej dla wysiłku wojennego. Przez ostatnie 1,5 roku robiłem wszystko, co w mojej mocy, aby służyć wielkiej sprawie. Dlatego mam czyste sumienie co do mojej wewnętrznej odpowiedzialności, jeśli będę mógł dalej działać bez rozkazów z góry. Chyba dołączę do jakiejś grupy bojowej. Zapewne wiesz, że lata, które spędziliśmy razem, były, jak sądzę, naszym najlepszym okresem. Jeśli po tym będzie możliwe jakiekolwiek dalsze życie, prawdopodobnie nie wystarczy już dalsze wymachiwanie złamaną flagą zachodniej kultury, której się poświęciłem. Więc nie jest to już życie. Dlatego jestem bardzo spokojny, w środku i na zewnątrz. Jestem nawet szczęśliwy, że do końca żyłem w moim własnym stylu. Życzę tobie i myszce wszystkiego najlepszego. Być może spotka was miłosierny los. Narodowy socjalizm podniesie się w końcu po upadku z ruin. Zdobędzie teraz rangę ruchu religijnego i mam nadzieję, że osiągnięcie zwycięstwa nie zajmie mu tak wiele czasu jak chrześcijaństwu do Soboru Nicejskiego. Nadal w to wierzę, chociaż prawdopodobnie tego nie dożyję. Moje najserdeczniejsze myśli kieruję do ciebie i myszki. Twój, być może najlepszy i najczulszy Hans. Tragiczny, choć w pewien sposób sprawiedliwy koniec spotkał Hansa Schleifa. Mógł on przecież przejść do historii jako słynny naukowiec i badacz starożytności. Zapamiętamy go jednak głównie jako grabieżcy Wielkopolski i człowieka związanego z tragedią więźniów obozów koncentracyjnych, na przykład w Gusen. Dlaczego popełnił samobójstwo? Co go pchnęło do tego, żeby zabić żonę i własne niewinne dzieci? Być może, tak jak jeden z wielu oficerów SS z wypranymi przez hitlerowską propagandę mózgami, myślał, że koniec wojny to będzie koniec świata? A może wiedział za dużo?
To jednak bardzo daleko posunięte i ryzykowne twierdzenia. Nie było świadków jego samobójstwa, jak i zamordowania przez niego jego rodziny. Czy to dobrze, że sam wymierzył sobie sprawiedliwość? Czy może lepiej, gdyby stanął przed trybunałem i musiał wytłumaczyć się ze swoich działań? Ostatecznie, pośmiertnie przez sąd został oznaczony tylko jako Mitläufer, czyli naśladowca. To czwarta kategoria zbrodniarzy wojennych. Dziękuję za obejrzenie filmu i zachęcam do udziału w konkursach, które zamieszczam przy każdym filmie. Moi widzowie już wiedzą, jak łatwo można tu za friko zdobyć wartościową rzecz. A konkursy są dziecinnie proste. Już niedługo znów się spotkamy. Jak zwykle powitam Was tradycyjnym: posłuchajcie historii nieznanej. Do zobaczenia.